Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Crash Twin Sanity na PlayStation 2. No i cóż, poprzednim razem w tym let's playu udało nam się zaliczyć strefę Iceberg Lab, przechodząc takie poziomy jak High Seas Hijinks, Slip Slide Ice Capes, Ice Climb oraz nie na 100% Iceberg Lab. I dzisiaj zabieramy się za trzecią strefę, aka trzecią wyspę, aka po prostu trzecią lokację, aka trzeci świat, pod nazwą Academy of Evil, czyli na polskie Akademia Zła. I lecimy od razu do Cortexa. Ah yes, the old alma mater. As a former student myself, I'm well acquainted with the many secrets this institution holds. No cóż, w taki oto sposób prezentuje się Academy of Evil, Akademia Zła. Tutaj właśnie była fontanna, przy której w zasadzie się spotkaliśmy z Cortexem. I teraz sobie schodami w dół zeszliśmy do coś a la kanałów. W sumie można to nazwać kanały. Chociaż na razie to jest dalej lokacja Academy of Evil, ale spokojnie. To z czasem się zmieni za chwilę. Bardzo ogólnie lubię soundtrack Academy of Evil. I przyznam, że za dzieciaka troszeczkę się bałem tej lokacji. W sumie pewnie dlatego, że troszeczkę jest ona taka spooky scary, jak to ludzie lubią mówić. I nie będę tutaj już w sumie wspominał o tym, że mechanizm w fontanie jest jak najbardziej spoko. W sensie wiecie, że ta fontanna otworzyła nam schody właśnie do tych oto kanałów. I teraz zaczynamy Boiler Room Doom, czyli jeden z moich ulubionych poziomów. Ze względu na muzykę, jak i po prostu na level design oraz po prostu to, że jest tutaj praktycznie dosyć ciekawie, no i będzie walka z dosyć ciekawą postacią, ale myślę, że wy się już domyślicie, z kim będziemy tutaj walczyć. No dobra, to co? Rzucamy Cortexa. No może nie w taki sposób. Weź uderz w ten wykrzyknik, Cortex, cholera jasna, dawaj. Ej, Jezus Maria, zawsze miałem z tym problem, nie? Żeby go tak idealnie wprost wycelować. Dawaj, dawaj, dawaj. No, nareszcie się udało. A dlaczego musiałem go uderzyć? Dlatego, że tutaj właśnie są dwa żyćka oraz klejnot, który przed chwilą zebrałem. No dobra, to lecimy po prostu dalej z poziomiksem. Przy okazji sobie owoce łupa zbierzemy, tylko po to, żeby oczywiście mieć życie. I'm stuck! The greatest evil scientist in the world! Stuck in a pipe. How could things get any worse? Ups! Cortex jest teraz w dosyć ciekawym miejscu, w takim powiedzmy coś a la żelaznym kombinezonie, które ogólnie nie może, jakby to powiedzieć, z którego nie może się wydostać. Nie wiem czemu mam wrażenie, jakby to było takie, nie wiem, nawiązanie do takiego kombinezonu psychiatrycznego. A może te ścieki to tak naprawdę jest dawny psychiatryk, który został zmodyfikowany lekko, kto wie. No słuchajcie, teorii może być wiele, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o te lokacje. Niemniej jednak jest to dosyć ciekawa wersja poziomiku, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. O! Dobra, Cortex zginął, ale przynajmniej mamy checkpoint, więc tyle dobrze. Zanim oczywiście odpalę tutaj czerwony przycisk, żeby Cortex mógł sobie dalej podążyć, to pozbądźmy się szczurków i odkręćmy ten niebieski włas. A teraz niech się dzieje, co się ma dziać. Pamiętam, że ten poziom właśnie za dzieciaka, mówię, no, bałem się tego poziomu, jak cholera zresztą też, bo zawsze powodował on u mnie ból oczu, dlatego że tutaj jest, przynajmniej ja tak do dzisiaj uważam, że zbyt zielono. W sensie, okej, rozumiem, że są to kanały i jest tutaj wszystko nadziewane toksycznymi odpadami i tak dalej, ale no kurde, już bez przesady, no tyle zieleni to chyba trochę za dużo, co nie? Gdyż nawet Insanity Island nie było tak zielone jak ta lokacja. Ale mnie dalej zastanawia jedna rzecz. Po co tym
jakby osobą, bądź po prostu temu komuś, kto jest odpowiedzialny za Boiler Room Doom, po co w ogóle te kombinezony? Jakby nie wiem, tutaj chodziło o to, że turyści, którzy mieli tutaj wejść do tej, do tych kanałów, to co oni mieli praktycznie w psychiatryku skończyć? Bo troszeczkę tak interpretuję to. Jakby to, nie wiem, była wycieczka tylko w jedną stronę. I co tutaj się stało najlepszego? No dobra, jestem z wami z powrotem. Jestem ciekaw, czy teraz mi się gra skraszuje. Mam nadzieję, że nie. Nie, chyba nie. Dobra, jest wszystko git. Nie wiem, dlaczego w tamtym momencie mi się skraszowała, ale przyznam, że troszeczkę się wystraszyłem. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że będę musiał to wyciąć. Przez co, no, niestety takie crashy i tak dalej powodują u mnie dodatkowy montaż. A tego bardzo nie lubię. Znaczy, lubię w sobie montować filmy, ale nie lubię, jak coś takiego się dzieje, bo to potem powoduje dodatkowy montaż, a wierzcie mi, lepiej zrobić po prostu tak, że tylko fejle powycinać, bo później trzeba, wiecie, też tego szukać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie chyba, o co mi chodzi, a jak nie wiecie, no to się dowiecie niedługo. O, i tutaj zrobiliśmy pewnego breaka, który pozwolił właśnie nam ominąć to, żeby Cortex specjalnie ten generator tutaj odpalał, by nam, nie wiem, tamta klapa się opuściła. Żuczek gnojarz, hehehe. Ile mamy procent? 50% już mamy, wow, połowę gry mamy za sobą. No powiem wam szczerze, że mam taką nadzieję, że w tym odcinku uda nam się przejść cały trzeci świat, bo już wtedy to będzie oznaczało, że następny odcinek to już będzie ostatni. Przez co seria wyjdzie dosyć krótkawa. Ale przynajmniej krótka, zwięzła i na temat. Bez żadnego tam, nie wiem, pitolenia z 15 odcinkami, tak jak to mój oryginalny let's play miał. Nie no, zmyślam, mój oryginalny let's play miał 12 odcinków, ale wiecie, równie dobrze mogło się to też tak skończyć. A tak to przynajmniej wam mogę i jestem w stanie pokazać, że ta gierka jest na tyle krótka, że 4 odcinki to jest maksymalnie, ile jesteście w stanie zrobić. Owszem, jak ktoś chce, to może nawet 2 odcinki lub 1 odcinek zrobić, taki mega, mega, mega długi. Aczkolwiek, czy komuś się chce wysyłać aż tak długi odcinek? Przez chwilę myślałem, że spadnę w dół. Tak, i mamy tutaj nowy typ tych platformy z kolcami. Ale myślę, że domyśliliście się też, że coś takiego pojawi się w tym świecie, dlatego że po prostu, no nie ukrywajmy, twórcy musieli troszeczkę utrudnić lekko ten poziom. Ogólnie niestety nie mam żadnych ciekawostek odnośnie Boiler Room Doom, co wychodzi na to, że poziom jak miał być taki wyszedł, czyli w sensie nie wyszedł z jakimiś tam wadami, problemami czy innymi tego typu rzeczami, po prostu miał wyjść w taki sposób i wyszedł w taki sposób. Aczkolwiek jest jedyna ciekawostka, o której mogę wspomnieć, a mianowicie jest taka, że pierwotnie, zanim, znaczy to już było po decyzji, kiedy Gonna Beat Coco nie pojawił się w gierce, to soundtrack z Gonna Beat Coco miał lecieć w tym poziomie. Co moim zdaniem troszeczkę nie pasuje do tego poziomu, w sensie ten soundtrack, co teraz leci, bardziej pasuje, dlatego że pomimo, że on może być troszeczkę taki mroczniejszy i taki psychodeliczny w pewnym stopniu, to jednak lepiej się go odbiera niż to, co by leciało w Gonna Beat Coco, bo mam wrażenie, że Gonna Beat Coco, który by leciał w sumie tutaj, w sensie soundtrack z Gonna Beat Coco, to troszeczkę byłby to zbyt wesoły jak na poziom w kanałach. Tym bardziej, gdzie jest napastowany toksycznymi szczurami, innymi tego typu zwierzętami, no bo mamy jeszcze też toksyczne nietoperze, te czarno-czerwone, które łudząco podobne przypominają barwy Cortexa, no bo wiecie, Cortex to też ma takie czarno-czerwone barwy. I tak wiem, że on ma żółtą skórę i tak dalej, ale skóry nie liczymy. Albo czarno-czerwone jak Shadow the Hedgehog, ale nie gadamy tutaj o Shadowle w Crashu. Ale za Shadowa trzeba będzie się też w końcu wziąć na kanał, bo to jest dobra gra w sumie, którą warto byłoby ograć. O, dobra. Tutaj trupia czaszka, co już wiadomo, zwiastuje nam, że hehe, zaraz zginiemy. Nie ma to jak spoiler alert.
I to jest już przed Państwem ostatnia sekcja z Boiler Room Doom, dlatego że za chwilę zdobędziemy kryształ i zakończymy tę farsę, czyli ten poziom między innymi, i stoczymy walkę z... No z kim my możemy walkę stoczyć? Jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie. Okej, dobra, jest dobrze. Przez chwilę myślałem, że nie doskoczę, bo tutaj kurde, trochę nie lubię w tych platformach tego, że one są tak jakoś dziwnie od siebie oddalone. W sensie, że raz są powiedzmy metr od siebie oddalone, a raz nie wiem, parę centymetrów, raz jeszcze większa ilość. Masakra, kurde. I już siódmy kryształ mamy, 51%. A teraz ciekawe, z kim my się tutaj zmierzymy? Ale zanim... No dobra, już widzicie, z kim my się zmierzymy. Ale zanim tam pójdziemy, to jednak... Jedną rzecz zrobię. W razie co zrobiłem sobie save state'a na wypadek, gdyby... mi się znowu miało skraszować. How's he, ain't it? Rumor is you two chums have got your mitts and some treasure. And I want a piece of that pie. I have no idea what you just said. No i dobra, walka z Dingodilem. Szczerze wam powiem, że jest to moja ulubiona walka. Nie żebym tutaj miał, nie wiem, się czepiać, czy tutaj w jakiś sposób podlizywać się, ale serio, jest to moja ulubiona walka z całej gry. No i tam konfrontacja z Evil Twins. Ale no. Więc co Dingodile będzie robił, to po prostu swoim miotaczem ognia będzie próbował nas trafić i w momencie, kiedy on będzie go naładowywał, to musimy stać przy jednym z tych nagrobków, by on tutaj trafił. Potem, żeby pod naszymi stopami pojawił się przycisk, dzięki czemu możemy zrobić body slama, on raptem będzie oblany wodą, no i atakujemy go i cała walka na tym polega. I od czasu do czasu będzie zmieniał swoje taktyki z miotaczem ognia, jak zresztą widzicie teraz. Atakuje on na różne sposoby. I po prostu bierzcie to pod uwagę. Ale w momencie, kiedy zabraliśmy mu połowę życia, to on teraz pokaże nam nowy atak z miotaczem ognia. A mianowicie będzie tworzył właśnie takie ściany, które tutaj widzicie. Takie ściany, co nas gonią. Dobra. Myk. I zium. Choć szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Dingo daje takie dziwne odgłosy wydaje z siebie i to trochę mnie, nie wiem... Trochę zniesmacza, jeżeli chodzi o jego postać, bo naprawdę, ja powiem szczerze, że ja Dingodile'a dosyć lubię jako postać. Może nie jest to moja jakaś ulubiona postać, ale jest całkiem spoko. O-o, i teraz ogromna ściana goniąca nas. Ale spokojnie, on zaraz zmieni taktykę i zobaczycie, co on zaraz zrobi. To tylko kwestia czasu, o właśnie. Szybko zmienił stronę. Co nie zmienia faktu, że atak nadal jest ten sam. Myk i zium. No i Dingodile został pokonany. Jak mi przykro, ziomek. I w taki oto sposób opuściliśmy Boiler Room Doom, dzięki czemu drugi poziom z Academy of Evil jest zaliczony. I teraz będę musiał podmienić dysk, bo właśnie gra mi się w tym wypadku skraszuje. Bo to co nagrywam, to było nagrywane z wersji 1.0.0, aczkolwiek, moi drodzy, zaraz coś zrobimy, podmieniamy dysk, oczywiście, że tak, uruchom, o, i proszę bardzo, jesteśmy już teraz w Classroom Chaos, aczkolwiek zanim zrobimy Classroom Chaos, to warto byłoby tutaj klejnot zdobyć. Czekajcie chwilę. Zróbmy to. Piłeczka. O!
gramy piłeczką. Czyżby to było? No, musiałem ten mem wykorzystać, wybaczcie, po prostu musiałem. Dobra, jeden klejnot mamy zaliczony, znaczy zdobyty. I teraz lecimy dalej sobie z Classroom Chaos. Ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale miała powstać gierka, która miała być takim sequelem do Crasha Twisality, pod nazwą Cortex Chaos. I to miała być gra, która była zrobiona na silniku Crasha Twisality. I co jest ciekawe, miała być to gierka z perspektywy Cortexa. Co prawda może nie byłyby to wydarzenia z Crasha Twisality, ale w taką gierkę jako osobny tytuł dla Cortexa bym sobie zagrał. I jak widzicie, tutaj troszeczkę zrobili recykling, mianowicie tego, że to jest w zasadzie recykling Totem Hawkam, bo jak pamiętacie, była ta sekcja z tymi tubylcami, którzy na nas lornetką patrzyli. I teraz zrobili coś takiego w Classroom Chaos, tylko że mamy tutaj uczniów, którzy jak nas zauważą, to zamiast atakować nas włóczniami, jak to było na Insanity Island, w sensie na Totem Hawkam, ale wiadomo, świat Insanity Island, to tutaj będą nas rzucali tymi papierowymi samolocikami. No ale ten poziom w sumie nie jest jakoś super długi, powiem wam szczerze. Mogę powiedzieć nawet, że jest dosyć krótkawy. Wow! Bulldogi atakujące mnie, co to ma znaczyć, kurde? Halo Crash? Doskonale, o to chodziło. Dobra, niepotrzebnie wracałem, nie powiem, że nie. Dobra, checkpointik. Z tym poziomem to za dzieciaka też w sobie miałem lada problem, ale ja wam powiem w którym momencie. I myślę, że osoby grające już kiedyś w Crasha Twisted nie będą się dziwiły, w jakim momencie ja failowałem. Bo dla młodego takiego osobnika jak ja, a pragnę przypomnieć, że miałem wtedy lat 9 lub 10, no to był nie lada wyzwanie. Przynajmniej tamta sekcja to była lada wyzwanie. O, i właśnie dochodzimy tutaj. Okej, okay, autosaving. I proszę bardzo, goniąca nas, kurde, toksyczna plazma. No nie, to nie jest toksyczna woda, to jest toksyczna plazma. A skąd wiem? Bo ja tak powiedziałem. No i chyba nie muszę mówić takiej oczywistości, że muzyka, która leci w tle, to jest remix praktycznie Academy of Evil. Taka w sumie moim zdaniem nawet lepsza wersja Academy of Evil, jeżeli mam być szczery. Ciekaw jestem, czy w tej serii będę miał 99 żyć. A Jezus Maria, głupie nitro. Mogłem w sumie skoczyć. Głupia nitro, gliceryna. No ale tak, za dzieciaka miałem problem z tą sekcją, dlatego że jakoś tak... Nie wiem jak ja to robiłem, ale skakałem i często Crash zamiast po prostu ustać u góry, to on często ślizgiwał się na sam dół. I to było troszeczkę denerwujące, demotywujące i tak dalej, i tak dalej. A wy? Jakie macie wspomnienia z Classroom Chaos? Lub z Academy of Evil, lub z Boiler Room Doom? Napiszcie w komentarzach. Bo ogólnie nie wiem czy wiecie, ale już jesteśmy w połowie tego świata. Tak by the way. Bo zostaje nam teraz jeszcze druga sekcja Classroom Chaos, bo to troszeczkę taki dłuższy poziom jest. I ostatni poziom z Academy of Evil. To będzie tyle. I potem wracamy z powrotem do Iceberg Lab. Gdzie tam będą czekały na nas nowe poziomy. I proszę nie spoilerować, ponieważ tutaj troszeczkę zagrałem w pewną gierkę. Ciekaw jestem, kto się skapnie, o co mi chodzi. Gdzie tutaj popełniłem błąd, ale zobaczymy, jak bardzo niektórzy są spostrzegawczy. Dobra, tu będzie chyba 10 kryształ, tak? To chyba będzie 10, czy nie? Nie, to będzie 9 chyba. 8, Jezus Maria, widzicie, ja liczyć nie umiem. Kurwa!
Dobrze, że tutaj jest checkpoint, kurde. Myślałem przez chwilę, że zdobędę tamtą maskę. Aha, i nie wiem, czy wspominałem o tym, ale... Jeżeli nie wspominałem, no to już wiecie, że tutaj wspomnę o tym. Otóż, kiedy zginiecie, to skrzynki się restartują za wami. Coś ala w jak w Crashu 1. I'll take it from here. Get back to the airship. Make sure its mooring ropes are secure. What have we got? No i dobra. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że robimy teraz drugą część Classroom Chaos? Tak jest, robimy teraz część Cortexa, czyli mamy pełnoprawny gameplay Cortexem. A nie tak jak wtedy to było, że na tym airshipie, czyli na sterowcu. Proszę bardzo, to jest dalej Classroom Chaos. I nawet mamy ładną podobiznę Cortexa, w sensie jako życie. I bardzo ładna muzyka, która w tle leci. I dla osób ciekawskich, tak, tutaj obok Cortexa lata Uka, ale ona nie ma jakichś specjalnych tutaj rzeczy. Jedyne co ma, to tylko to, że wow, Cortexa reprezentuje Uka, no nic szczególnego, no to tak jak Crasha Aku Aku. Ale spokojnie, to nie jest jedyny moment, kiedy Cortexem będziemy grali, dlatego że jeszcze będzie coś na nas czekało pod koniec jakby Academy of Evil albo Akademii Zła, whatever. No i kwadratę możemy rapid fire'ować, co zresztą widzicie. No i teraz mamy pościg, bo ścigają nas w sumie, nie wiem, to są chyba szarańcze, coś ala szarańcze. Choć nie powiedziałbym, że to są jakieś, nie wiem, chociaż w sumie to mogą być nawet skarabeusze. Takie, toksyczne skarabeusze, hehehe. Ale oczywiście nietykalność, która jest w tej grze beznadziejna. Nie muszę chyba nawet mówić dlaczego. I jedziemy teraz z wybijaniem, kurde, tutaj żabek. Z tego co widzę, to ta Akademia Zła to... Nie wiem, jako uczniów to ma żaby? Serio? Okej, nie wnikam w to w sumie. No i teraz dosyć taka skubana sekcja, ponieważ tutaj będziemy musieli atakować takie generatory, które pozwolą nam dostać się na drugą stronę. Fuck. Dawaj, Cortex, namierz to. O, dokładnie. No i przy okazji wybijamy tutaj jeszcze robociki, które nam przeszkadzają. Tak, tak, dzieci. Przerwa, przerwa na lekcję. Znaczy, przerwa na lekcję, tak, przerwa. Co ja w ogóle gadam najlepszego? To pewnie dzisiaj przez ten dzień, bo kurde jest tak upalnie, że aż mi mózg przegrzało, nagrywając tę sesję. No serio, jest u mnie koło chyba 21 stopni, coś takiego? Nie no, w sumie 21 to jeszcze nie taki upał, gorzej byłoby, gdyby to było 30. Ale takie upały też są potrzebne, no bo jednak potrzebujemy 4 pór roku, a nie jednej lub dwóch. Ile mamy? Jeszcze jeden klejnot tylko. Widzicie? Patrzcie, jak nam szybko leci. Widzicie, jaki troll? Tam była ściana, która była pokryta ogniem. Przez co, gdybym wszedł bezpośredni kontakt z tym, to mógłbym stracić żyćko. Jak i moją maskę. Uka. Swoją drogą, kiedy zrobicie X i kółko, to macie taki specjalny w sumie atak o podłogę. I atakujmy teraz te żaby wychodzące z kanalizacji. Pewnie z Boiler Room Doom wychodzą teraz. Tak, jak ammo nam się skończy, to Cortex później taki krzyk wydaje z siebie. I taką, wiecie, panikę. I to jeszcze nie koniec. No i teraz poczekajmy, aż sobie tutaj naładujemy broń. To w sumie wiecie co, ja zrobię cięcie, jak będziemy mieli 99, ponieważ lepiej mieć do pełna naładowaną broń. No i lecimy z koksem dalej, jak zresztą widzicie. Oj, życie ominąłem, najgorzej! Miałbym dodatkowe żyćko, fuck! Miałbym teraz 72 życia, najgorzej. I tak jakoś dziwnie poziom tutaj zwalnia, jeżeli chodzi o klatki. Nie wiem dlaczego w sumie. Mm.
Okej, okay, checkpointcik. Jestem ciekaw, jak jeszcze długi będzie ten poziom. Nie no, oczywiście ja wiem, jak długi będzie ten poziom, ale tutaj kurde biorę was na takie, wiecie, można by powiedzieć takie lekkie przepytanko. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. No i jeszcze tak jak zauważyliście kwadratem, jak sobie tak naładowujemy, a raczej przyciskamy kwadrat, to później ta broń się jakby tak naładowywuje, przez co mamy mocniejszy atak troszkę. Uh-oh. Dobra, drzwiczki się tam otworzy. What? Co tu się stało? What? What the fuck? Okej, dobra. Nie rozumiem tego trochę. Glitcha. O! To już jest koniec tego poziomiku. To już jest koniec z Classroom Chaos. I w ogóle, to troszeczkę nie wiem czemu zwiastuje mi, że ten poziom miał być dłuższy, dlatego że niedawno jeszcze przed checkpointem mieliśmy ten autosave i to troszeczkę jest dla mnie dziwne, że po autosave'ie nagle mamy taki dosyć krótkawy poziom. W sensie dalej krótki poziom. Więc tja. Ale dobra, wejdźmy tam. Sleep soundly, Nina, and don't fear the night with its long claws that scratch and its sharp teeth that bite. Under the covers, there's no need to hide, for your uncle's the monster, and he's on your side! Nina! My adorable young niece! My, my, you're getting big! And sneaky. Put her there, little lady. I see they need some adjustment. Let me take a look. Okay, young lady, let's see what you've learned. O, jak widzicie, możemy tutaj teraz Cortexa sobie przesuwać. Ale teraz, zakończyliśmy sobie Classroom Chaos jako trzeci poziom z Academy of Evil. I zaczynamy teraz Rooftop Rampage, grany oczywiście Niną Cortex, czyli bratanicą naszego doktora Neo Cortex. Co do Niny, może opowiem trochę o jej biografii w sumie, lub historii. Otóż historia Niny jest dosyć makabryczna, mogę powiedzieć, dlatego że kiedy była małą dziewczynką, tak przynajmniej mi się wydaje, że jak była mała. My airship, without it, was stranded. Tie it to something secure, I said. Hurry, Nina, or you'll miss the bus. Ta, raczej to się skupia na tym, jak Nina była mała. W każdym razie, jeżeli chodzi o Ninę Cortex, to smutna prawda jest taka, że jak była mała, to miała, jakby to powiedzieć, odcięte ręce, przez co dłonie, które tutaj widzicie, te takie bardzo żelazne dłonie, które pozwalają jej dostać się do góry, to tak naprawdę są mechaniczne ręce, które Cortex tam jej wmontował. Jest to dosyć przykre, powiem wam szczerze, bo gdy pierwszy raz o tym się dowiedziałem, to troszeczkę miałem lekkie, można by powiedzieć, trochę załamanie nerwowe, nie powiem, że nie. Bo nikomu nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi, czegoś takiego. Ogólnie taka też ciekawostka odnośnie tych mrówek, które nas tutaj atakują z tymi mieczami świetnymi, niczym, wiecie, niczym Skywarsy. O, o, o! Życie chciałem zebrać, a nie. Niczym Star Wars, a nie Skywars. What the fuck? Co ja w ogóle za nowe jakieś uniwersum Skywars wymyśliłem? Okej, okay, never mind. Otóż odnośnie tych mrówek, to ciekawostka jest taka, że w debug modzie możecie sobie jakby wejść do takiego ukrytego menu tej gierki, gdzie możecie po prostu też spamić różnymi przedmiotami lub itemami, które są dostępne w grze, ale ich jakby nie ma w poziomach, nie? W sensie w tak zwanym kodzie gry. I okazuje się, że te mrówki miały mieć coś a la takie berła lub takie młoty,
szczerze nawet nie wiem, jeżeli mi się uda znaleźć, to tutaj będzie screen. Bo myślę, że to jest dosyć taka ciekawa ciekawostka, jak ja to lubię zresztą mówić w zwyczaju. Stańmy może tutaj, bo nigdy nie wiadomo, czy nas właśnie nitro nie trafi. ...73 życia, no to nawet jest jeszcze dobrze, nawet to jest dobry wynik. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka z tym poziomem, to przyznam szczerze, że poziom potrafił mi uprzykrzyć życie. Mogę nawet z ręką na sercu powiedzieć, że za dzieciaka nie lubiłem tego poziomu dosyć. Bo miałem tutaj takie ekstremalne game overy, że to naprawdę w pale się nie mieści. Ale to jeszcze nic, bo ten poziom to jeszcze jest nic, w sensie ta sekcja, którą teraz robię, bo to, co niedługo będziemy robić, przed jakby dostaniem się do jeszcze innej sekcji, to dopiero po prostu będzie naprawdę hit nad hitem, moi drodzy. I w ogóle zastanawiam się, dlaczego te klatki tutaj tak skaczą w tym poziomie. Ten poziom jest jakoś tak, nie wiem, dziwnie zoptymalizowany, to chciałem powiedzieć, a nie zsynchronizowany. Nie wiem, wydaje mi się, że możliwe, że się uda zdobyć te 99 żyć. Ale to tylko kwestia czasu jest. O, dobra, lepiej tutaj zniszczyć detonatorem. Bo tam widzę, że stos nitro był. Inaczej bym się też do klejnocika nie dostał, to byłoby dopiero straszne. Ale 75. Wow! Dobrze! Ale ogólnie cieszę się, że twórcy postanowili zrobić taki poziom, bo to jest taka też trochę innowacja. Przynajmniej ten Crash na swój sposób jest oryginalny, dlatego że on wprowadził taką możliwość grania różnymi postaciami, nie tylko kurde Crashem, co jest naprawdę mega fajne. I zanim ktokolwiek do mnie powie. Pomidor, ale jest Crash Bash, Crash Team Racing, są gry na Game Boya. Tak, są gry na Game Boya, jest Crash Team Racing, jest Crash Bash. Ale prawdę mówiąc, to w serii Crasha, no to można by powiedzieć, że to jest po raz pierwszy, gdzie taka główna gra w serii ma coś takiego. No bo Crash Trilogy nie jest żadnym spin-offem, jest on wliczony jako taką główną grę w serii, więc no. Więc to jest takie naprawdę mega fajne. I zanim ktokolwiek powie, że też się grało Coco na przykład w Crashu Trójce, tak, były poziomy z Coco, był tam chwilowy poziom platformowy, znaczy powiedzmy chwilowy. Była ta parosekundowa sekcja, gdzie... Dlaczego ja tak failuję? What the fuck? Była ta parosekundowa sekcja, gdzie Coco szła do pury i wtedy ją osiadła. Aczkolwiek... Poza tym to... Coco nigdy nie miała swojego pełnoprawnego poziomu. Dopiero od Insane Trilogy, kiedy wprowadzili możliwość grania nie tylko Crashem, to zrobili coś takiego. A w Crashu Twisted to jest po raz pierwszy, gdzie masz możliwość grania więcej niż jedną postacią. Na przykład gramy Crashem, Cortexem, Niną. I jest jeszcze jedna postać, którą będziemy grali. Ha? Kto by się tego spodziewał? No kto? Gdyby nie moje beznadziejne fejle, to miałbym teraz 77 żyć albo 76. Ale trudno, to jest i tak dużo żyć. Przynajmniej ja tak uważam, bo to jest dużo. Podoba mi się mechanika atakowania tych dzwonów. Fajna jest w sumie. No, Rooftop Rampage jest troszeczkę długawym poziomem, zresztą jak widzicie, bo już mamy trzeci autosave. Ale nie na długo, ponieważ teraz będzie ostatnia sekcja tego poziomu, czyli moja najmniej lubiana sekcja. Za dzieciaka nienawidziłem tej sekcji. Nienawidziłem i jeszcze raz to powiem, nienawidziłem. A mianowicie dlatego, że nigdy nie potrafiłem nadążać za tym, że sterowiec Cortexa zaczął tutaj niszczyć połowę poziomu. Bo tak,
ten sterowiec nie jest sterowany teraz przez Cortexa, tylko przez Crasha. Bo Cortex w sumie gdzie indziej jest. I teraz pewnie będzie pytanie, no to gdzie jest Cortex? Zaraz zobaczycie, gdzie on będzie. Ja kiedyś nie wiem, czemu miałem wrażenie, jakby... Wiecie, jakby gra wymagała od ciebie, żebyś... Jakby to powiedzieć... Wskoczył do tego autobusu, który tutaj niszczył w zasadzie ten poziom. Dobra, chyba mamy wszystko. Ta, wszystkie klejnoty mamy. 63% mieliśmy, wow. Bardzo dobry wynik. No i teraz sekcja w 2D. Auć. W sumie chyba można nawet kamerę odwrócić. Nie można, kurde, szkoda. Myślałem, nie wiem czemu miałem przez chwilę wrażenie, że można odwrócić kamerę. Takie złudzenie optyczne trochę. Ale jednak nie można, więc zostałem wyprowadzony z błędu. They found us! Through the airship! Quickly! No, i w taki oto sposób wślizgiem zostałeś załatwiony, kurde, frajerze. I powraca muzyka z Academy of Evil. Ciekawe dlaczego. Nie, to wcale nie jest dlatego, że wróciliśmy do Academy of Evil. Wcale. Do głównej lokacji. You are in detention! Madam Amberlee! So, crybaby Cortex is all grown up! I see you found employment as a barber. I'm an evil scientist. A scientist, army. To me, you'll always be a little verb. No, i lecimy z nowym bossem w serii. Przed państwem Madame Amberlee. Teraz pewnie jesteście ciekawi, kim jest ta pani Madame Amberlee. Otóż jest to nauczycielka doktora Neo Cortex, Embryo oraz bodajże Entropiego i Niny Cortex. I ona właśnie w cutscence w bardzo pogardliwy sposób zwracała się do Cortexa i bardzo z niego szydziła. Co troszeczkę pokazuje, że jako uczeń Cortex no nie był jakoś super ambitny. Tia. Albo po prostu ona jest nieźle pieprznięta w głowę. To też w sumie może być dobra teoria. I tak ten boss również mi sprawiał problemy za dzieciaka, ale teraz myślę, że nie sprawi mi żadnego problemu, bo jest ona żałośnie łatwa, tak szczerze. Bo jak widzicie, taktyka na nią jest taka, że ona po prostu będzie atakowała platformy, po których się poruszamy i będzie na nas dzwony wysyłać. To tyle. Nic szczególnego. Ale pamiętajcie, że kiedy zginiecie, to niestety będziecie musieli całą sekcję od zera powtarzać. W sensie dostanie się tutaj, dlatego że tutaj nie było żadnego autosave'a ani nic. A najgorzej będzie, kiedy zginiecie, bo wtedy praktycznie wszystko od zera robicie. W sensie od ostatniego oczywiście autosave'a. I tak bardzo ogólnie lubię soundtrack Madame Amberlee. I też lubię to, że kiedy ona atakuje, to tak, wiecie, tak, takie organy w tle jeszcze nam grają. Boże święty, jaki krzyk. What the fuck. Ale jak mogliście też usłyszeć, Madame Amberlee ma bardzo taki niemiecki akcent, bo wiecie, ona mówi takie ha ha ha, 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 tak bardzo niemiecko podkreśla. Jak zupełnie inna postać w serii Crasha. Ciekawe, o kim ja mówię. No i w taki oto sposób zakończyliśmy poboczne poziomy w zasadzie. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Roof to Rampage, aha, bo jeszcze gra myśli, że jesteśmy w Roof to Rampage. Ale to się zaraz zmieni. Wow, ale gierka zwolniła, what the fuck. Dobra, to było teraz dosyć dziwne. W każdym razie,
Ze wszystkich tutaj poziomików w trzecim świecie mamy tutaj wszystko pozbierane, więc teraz skupiamy się na Academy of Evil. My pozbierać tutaj klejnoty już tylko. I wtedy opuszczamy już trzeci świat i wracamy do Iceberg Lab, gdzie tam będzie już ostatni odcinek na nas czeka. 77 żyć, dobra. To teraz czas zjechać w dół, ponieważ platforma, która była zablokowana, teraz jest odblokowana, co zresztą możecie zobaczyć. Oczywiście pieski na nas standardowo czekają, no bo jakby inaczej. I znowu mamy, kurde, znowu mamy piłkę nożną, czyli... Czekajcie. No to skoro mamy piłkę nożną, czyli... Ta, zanim ktokolwiek chce mi powiedzieć, że jestem okropny w tym razem, że ja coś takiego pokazuję. Tak, ten mem jest okropny. Ja świetnie zdaję z tego sprawę, ale po prostu przy każdej najbliższej okazji chcę go wykorzystać. Omijamy oczywiście autosave'a, ponieważ on wtedy spowoduje, że będziemy tutaj na dole, a my nie chcemy być na dole. Chcemy wychodzić już z Academy of Evil. Aj, dobra. I tak zaraz zniszczymy ten normalny autosave. No ale cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Academy of Evil. Mam nadzieję, że wam lokacja przypadła do gustu. I jeszcze jeden klejnot. Gdzie on jest? A, dobra, tam jest, widzę. Jakbyście się pytali, ej Pomidor, ale nie pokazałeś nam jeszcze jednego klejnociku? Otóż ten... technicznie szósty klejnot znajdowałby się właśnie tutaj, o, za tą bramą, tam u góry. Ale myślę, że wy się tam domyśliliście, że on jest. Dobra, teraz trzeba... ten... uruchomić tą skrzynkę z wykrzyknikiem. Dobra. Mamy to. Teraz do góry. Zium! 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 I zium! Proszę bardzo, proszę państwa, cały trzeci świat mamy zrobiony na 100%. Teraz tylko rozprawić się z... Iceberg Lab i Insanity Island. No, dawaj. Platformo. Dziękuję. Wracamy do domu. Nic tutaj już po nas. Lokacja została zwiedzona, 100%. No? Halo? I think I remember now. The way it happened. Victor, Moritz, back in your cage, you naughty boys. I was 8 years old and the most popular student in the academy. Ah, yes. How they loved me. It was my first experiment with the Evolvo Ray. Phase one in my plan to create an army of super animals. The test subjects, my two pet parrots, Victor and Moritz. The only creatures I didn't loathe or eat. The experiment was proceeding as planned, when suddenly... my parrots were gone. Lost amongst the infinite dimensions. I was heartbroken. How I missed those twins, and how I longed to see them again. But be careful what you wish for, young man. Back off, Grandpa! For your wish will come true. No, i teraz jesteśmy w Airshipie Cortexa, czyli w sterowcu. I tutaj co się dowiedzieliśmy z tej cutscenki, to troszeczkę historię Wiktora i Moritz. I okazało się, że oni byli praktycznie takimi...
Our magic is no match for the twins' power. What we need is a little brute force. Mecha Bandicoot is equipped with an electronic brain, programmed with Crash's own cerebral patterns. Are you sure that was wise? Let's bring him home. Engage autopilot! What's the worst that can happen? Ćwiczkami doświadczalnymi, bo Cortex testował swój coś a la Evolvoray, bo w zasadzie to jest taki mini Evolvoray, który na dobrą sprawę, no cóż, sami widzieliście co zrobił. Nie muszę chyba tutaj tego w zasadzie wam przedstawiać. Sami widzieliście, co on dokładnie z nimi zrobił. Wysłał ich po prostu do innego wymiaru. No i cóż. I Cortex tak to testował, bo chciał stworzyć coś a la Super Animals, jak to on ujął. Chciał stworzyć jakby... Może nie powiem, że drużynę, ale armię Super Animals. Whatever. No ale dobra, wróciliśmy do Iceberg Lab. Do domu w zasadzie wróciliśmy, ale na jak długo? Tego dowiecie się w następnym odcinku i zarazem ostatnim odcinku z Crasha Twin Sanity. Ale zanim jednak to uczynimy, zanim jednak dojdzie do tego ostatniego odcinka, to jeszcze będziemy musieli zrobić backtracking do... Halo, kurde, gdzie to jest? Do Insanity Isle. Bo Iceberg Lab, myślę, że sobie może nawet ze 100% już po pokonaniu ostatniego bossa w grze, jakimi są bracia Evil Twin, albo bliźniacy. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle z dzisiejszej sesji nagraniowej, z dzisiejszego odcinka, w zasadzie takiego dosyć długiego. Albo będzie on krótki, to zależy od tego, ile będę musiał wycinać. W każdym razie, jeżeli wam się spodobało i jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku, link oczywiście pozostawiany w opisie jest, tak samo jak mój Discord, bo tam na bieżąco informuję o różnych odcinkach. I mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. Trzymajcie się, cześć i widzimy się w ostatnim odcinku z Crasha Twin Sanity, standardowo za tydzień, a jak nie za tydzień, to za 2 tygodnie, bo prawdopodobnie za tydzień wleci coś jeszcze innego, też związanego z Crashem. Trzymajcie się, cześć i elo!